Hej, hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Kona od studia Parabolej. Z tej strony Matt i znajdujemy się przed domem państwa Royów. Mamy tutaj list do Roya, do pana Roya, o to, że mała Marie czuje się winna, ponieważ zabrała mu jego własność, którą jest pistolet, o ładowanie, pistolet na flary. I teraz, moi drodzy, ponieważ, żeby znaleźć pistolet na flary, trzeba się bawić prawie pół godziny wchodzenie po calusieńkim mapie w tak zwany treasure hunting, czyli szukanie skarbów. A nie, stop. Dobrze. No to nie wiem, czy znaczy w każdym razie, żeby znaleźć pistolet na flary, trzeba się bawić bardzo, bardzo długo. W każdym razie, chyba że mówię o innym liście, a tego na ten nie popatrzyłem. No nic, w każdym razie. Czy tutaj kiedyś nie było? Nie, to nie ten dom. W każdym razie, ja już to załatwiłem, mam pistolet na flary u nas już w ekwipunku. Uciekliśmy, bo niebezpiecznie. Będziemy... Więcej ludzi żyje w północnym Manastanie, tam będzie bezpieczniej. Joanne Roy. Nas tak poinformowała. Nie ma tylko dzieci, typowy kanadyjski dom. Zapalmy ogień. Zapiszmy grę. Co to? Strona pierwsza jakiejś powieści. Mamy wpis w dzienniczku, zobaczmy. O, mamy. Jak fajnie, mamy podział. Na kto będzie na pewno w Hamilton's Murder? Chyba nie. Tak, że tutaj uciekli Royowie, to wiemy już. 739. Okej. Ojejku, moi drodzy, wiem o czym zapomniałem. Ale to później. Wiem o czym zapomniałem. Bo u Royów był przecież safe, o którym zapomnieliśmy go otworzyć. No nic, otworzymy go następnym razem, albo ja go otworzę poza odcinkiem, tam nic chyba może ważnego nie będzie. Ale tam w sejfie może coś ciekawego. Chodźmy, wstąpimy do nich jeszcze po drodze, jak będziemy wracać. Tutaj nic ciekawego. Zapałki. Okej. Chodzenie tak z bronią w domu jest może być trochę niebezpieczne. Lepiej? Już nie jest ciemno, droga gro. Młody Wilfred? Jest. The couple radiated something akin to light. Zobaczmy. To freedom. Leki. Perhaps some people out there truly. Przydadzą się. Gdybyśmy znowu. Ajajaj. Gdybyśmy znowu zostali ranni przypadkiem. Albo sami się postrzelili. Konapoli. Gdy wygrywasz. You win if you pass go. Wygrywasz, gdy grasz. Kolejna strona tej noweli. Jeszcze ten pokój nam został. Wszystkie bronie zniknęły. Mamy naboje 303 kalibru. I ostatnia strona chyba już tej noweli. Nic ekstremalnie ważnego. Najwyraźniej. Czy wszystkie pomieszczenia możliwe odwiedziłem? Chyba tak. Tutaj byłem właśnie. Właśnie tutaj byłem. Dobrze. Tutaj też. Tak, to już wiemy, że niedaleko stąd. Chyba, że... A może nie? Już nie pamiętam, czy... Mam jakichś francuskich autorów. Hannah Arendt, Roland Barthes. Karl was surprised by the literature filling this. Aha, więc to by było na tyle, jeśli chodzi o ten dom. Czy naprawdę tutaj mogliby się jacyś intelektualiści? Zobaczmy, czy mamy coś za domkiem. Niezbyt wiele. Tam chyba nic nie ma. Dobra. Idziemy dalej. Następny przystanek. Dom Bedardów. A więc do zobaczenia w wyżej uprzednio wymienionym.
Okej, jesteśmy przed domem. Domem Bedardów. Mamy mapkę. I list from Marie. Właśnie tutaj jest list od Marie. Dla Marie, od Martina, który zrobił treasure hunting, czyli polowanie na skarby, które ja bardzo sprytnie ominąłem i znalazłem ostatnią skrzynkę od razu. I mam też już pistolet na flary. Mamy tutaj szybkie ładowanie. Dlatego właśnie pomijam jakby fragmenty, gdzie prowadzę samochodem, ponieważ tak po prostu jest prościej. I też nie ma niepotrzebnego jakby pustego jeżdżenia, podczas którego nic się nie dzieje. Kluczyk. Po co w ogóle zamknęliśmy drzwi? No właśnie. Możemy wejść od tej strony, no proszę. Tutaj coś ciekawego za domkiem. Zaraz sprawdzimy tam, czy coś nie ma jeszcze. Wchodzimy od tej strony. Dom pachniał jakoś tak. Okej, zobaczmy, co my tu mamy. Papieża. Papież, który wyglądał dość... Trudno stwierdzić, że wyglądał papieżowo, ale tak to chyba trzeba przetłumaczyć. Indeed, it was surprising that Carl did not come across a single chapel since arriving. No właśnie, dziwne, że jeszcze nie natknął się na żadną Biblię czy coś. A tutaj mamy jakieś rzeczy na lodówce. Musielibyśmy mieć magnes, żeby dołączyć linkę. Polaroidy. Nie ma dźwięku oczywiście, linia padła. Sprawdziliśmy chyba każdą półkę. O, zdjęcie rodziny Bedardów. Najprawdopodobniej chodzili do... O, młody Bedard jakiś. Matka musiała prać piluchy. Wiele dni. Kto wiedział, że żyrafy żyją na... The craze for toys was stupefying. Żyły na biegunie północnym. Przydałaby się latarka. Lepiej. Carl wasn't desperate enough to invade a village woman's privacy. Jeszcze nie był czas, by wchodzić w jej w prywatność. Ponownie. Ale już tutaj jak najbardziej. Jean-Luc Bedard had without a doubt been the closest man in the village to William Hamilton, otherwise known as Uncle Willie. A więc Jean-Luc Bedard był jakby, no, jak to wcześniej było powiedziane, Uncle Willie miał bardzo dobre relacje z tymi osobami tutaj. Nie wiem, nie mamy jakby kluczyka, żeby otworzyć tamten pamiętniczek. Tak więc to by było na tyle w tym domu, wygląda na to. Mamy też magnesu, dobrze mówię. Sprawdzimy, co tam się dzieje, czy tam coś ciekawego się dzieje. Wygląda na to, że nie. Nic tu ciekawego dla nas nie ma. Więc możemy spokojnie wracać do samochodu i wrócić do domu Leszonsów, gdzie pominąłem bardzo jedną ważną rzecz. Otóż... A, chwila, mamy jeszcze garaż. A tego nie zauważyłem. No nic, no to lecimy do garażu. Okej, jesteśmy w garażu. O, zaświećmy. Narzędzia. Świeć się. Młotek. Może się nam przydać. Kluczyk. Always strives to keep lowly temptations at bay. Obviously, Carl thought. Ktoś tutaj nie radził sobie z byciem. Job at upholding the Holy Bible's teachings. Ktoś tu nie był zbyt dobrym przykładnym katolikiem. Stary samochód był tu zaparkowany.
Duży sedan, który mógł całą rodzinę pomieścić. Tak wyobraża sobie ten samochód Carl. Okej. Czy ten kluczyk, który znaleźliśmy, bo znaleźliśmy kluczyk, może być pasującym kluczykiem do tamtego... Do tamtej... To było w tym domu, w tym pokoju. A i nie w tym. Tak, to był pasujący. The Bedards had vacated the premises. Carl gathered they would be of no... Nie będą, jednak nam nie pomogą za bardzo Bedardowie. No nic. To my w takim razie wracamy do Gilles Lachance'a, by sprawdzić, co było w tym sejfie. Tak więc, do zobaczenia na miejscu. A więc jesteśmy u Lachance'ów. Sprawdzamy, co tutaj było. A, literka. Jak mu jest na nazwisko? Lachance. Ale odwracał... Może to ciekawe. Dajmy B, bo tak odwracał... Pamiętacie, odwracał obrazek i to by było chyba B. A... Te numerki dokładnie, sprawdziłem sobie w przerwie między odcinkami, te numerki dokładnie są wyryte na wcześniejszym talizmanie, który odkryliśmy, zaraz wam dokładnie pokażę. Inventory. Jest ten talizman. To było w... Gdzież to jest? Nie w Consumable, nie w... tutaj też nie. Aha, pamiętam, może to po prostu było w naszym dzienniczku, było 739 napisane, pamiętać. Kompromitujący dokument. Wszystkich szantażuje Hamilton, nawet mnie. W tym dokumencie są do tego, że wszystkich... wszyscy stali opłaceni przez Hamiltona, by przejął całą tą rąbaną kopalnię. Terroryzuje całą wieś. Wszyscy Anglicy są tacy sami. Artykuł o sklepie. The general store, along with several more infrastructures in the sklep był, dostał się w ręce Hamiltona. Perhaps the village should be rechristened Hamilton. Może wioska powinna się nazywać Hamilton. No nic, w takim razie, skoro już dowiedzieliśmy się, co tam było, to kompromitujący dokument, byliśmy u Bedardów i do Urojów, jedziemy do doktorka. Do zobaczenia na miejscu, moi drodzy. Dobrze, jesteśmy u doktora, nawet nie wiecie, jak miło zobaczyć tamten obszar już niezablokowany przez wielką strzałę. Tak więc, bardzo miło, że wyszliśmy już. Klinika doktora Blue Prey, bardzo miło, że wyszliśmy już poza Early Access. To mnie bardzo, 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 bardzo cieszy. Kluczek. Kto by się spodziewał? Nie tutaj tym razem. Jednak łada się przyda. Jakiś liścik. Doktor jest chory w mieście. Będę niedługo. Jeżeli wróci, jeżeli umrze ten doktor, nasz doktor nie wróci, bo będzie musiał go zastąpić. It could easily be mistaken for a sewing shop. To mógł być sklep, pomylony sklep ze sklepem, gdzie można było szyć. Mimo iż doktor się bardzo starał, by wyglądał jak klinika. The good doctor. Doktor. Flanked by his beautiful. Jego piękna żona. Pure happiness captured on cardstock. Czysta radość. This woman's soulful eyes. Was it Dr. Beaupray who had hit him? A więc to Dr. Beaupray zderzył się z nami tam na samym początku. Doctors used light reflecting frontal mirrors. Muszę wziąć latarkę. The patient's cavities. That was a bit unsettling. But back then, it was pretty much always the. No cóż, zawsze to coś. Co to? Dr. Beaupray had done his medical studies quite far. Dr. Beaupray robił studia dość daleko stąd. One of the first students out of the new campus to settle on the mountainside. Jeden z pierwszych, którzy osiedlili się tak daleko. Nieznana kobieta. Nigdy nie mogłem zapomnieć sobie imienia. Ten człowiek nazywa ją Laurą. Ma jakąś ranę na szyi, było za dużo. Miała ranę na szyi, miało było za dużo krwi. Kula uczyniła zbyt dużo uszkodzeń. Mówił, że
Ten człowiek mówił, że znalazł ją tak, jak była. Ale w to wątpię. No cóż, niestety zmarła. Roser Armand. Nic nie może wyjaśnić, czemu ten człowiek jeszcze żyje. Jedynym sposobem, żeby go... Musimy znaleźć sposób, żeby go zabić, a nie żeby dowiedzieć się, jak żyje. Jest w ciąży, ale Theo ciągle odrzuca ten fakt. Sylwia Bedard była w ciąży. William Joseph Hamilton. Nie może iść zbyt długich dystansów, bogaty i kiedyś z tego jego wyleczę. Kiedyś nasz doktorek chciał go kiedyś wyleczyć z bogactwa. Manifest komunistyczny. A communist manifesto. O mój Boże, komuniści tutaj. Jeszcze kilka temu można było co to pójść siedzieć. Czemu doktor miałby być taki coś? Nikt nie zabija bogatego pacjenta, by zacząć rewolucję. Musimy kopać dalej. Całe szczęście, to była specjalność Karla. Zagłębianie się. Tu mamy globus. Carl got the trembles as he imagined the excruciating pain that kind of scalpel. Ach, skalpel mógł dać wiele. Waga. Czyli koszmar Karla. Karl nie lubi się. Nie mamy dalej magnesu, żeby. Mamy opaskę, gdybyśmy mieli problemy ze wzrokiem. Jeszcze tutaj. O kurde. Someone had lost a few liters of blood here. Carl's first thought had been a lumber accident. Nie, odrzuć to zdjęcie. In any case, whoever had lost all this blood couldn't have gone far. Ktoś, kto stracił tyle krwi, nie mógł tak daleko uciec. Ta młoda kobieta jest naszą sprawą. Młoda kobieta Cree, która zmarła, ale nie ma tego, jakby, no, jak to się mówi, że zmarła, to nie jest certyfikatu śmierci. No wiecie, o co chodzi. Okej. Okay. Nic tutaj bardzo ważnego nie mamy. O, doktor Bufrey i jego żona. Tak wygląda doktor Bufrey. Nie wiedziałem. Prawdopodobnie ten człowiek uciekał od jakiejś zbrodni. Wciąż pokryty krwią Hamiltona, czyli sądzimy, że... Karl sądzi, że to właśnie doktor Bufrey zabił Hamiltona, co w sumie ma jakiś sens, prawda? Ma sens to. Jest to czymś, powiedzmy, poparte. O! Lampa. W kibelku. Można się przydać. Zobaczmy, czy czego się ma za domem, standardowo. Może coś jest za tym domem. Carl felt like he knew the doctor now. His belongings had spoken lengths about him. But what Carl had heard worried him. Karl teraz czuł tak, jakby znał doktora, ale to, co usłyszał, go martwiło. No nic, Karl, mnie też to martwi. Ale teraz możemy już spokojnie wracać do samochodu i jechać do kolejnego domu. Poza mapę, tam gdzie wcześniej był Irli i tam gdzie wcześniej był wielki znak, że nie można już jechać, czyli poza Irli Access. To mnie cieszy. Przeciwieństwo do Karla, który jest zafrapowany całą tą sytuacją. Poszukałem tego słowa. No nic. A ja jadę do domu. Nie wiem kogo. Zaraz zobaczymy kogo. No, nie zobaczymy, bo jedziemy. Teraz popatrzymy. Jedziemy do domu. Kogoś. Popatrzymy, jak dojedziemy, to się dowiemy. Mam nadzieję, że w sumie nie będzie jakiegoś ścinania, to może nawet bez skoku, powiedzmy, w czasie to załatwimy. O, złamane gałęzie. To chyba tu. O, zacięło się. Może trzeba było jednak zrobić skok w czasie, że tak powiem. Ale co z tego? Jesteśmy już prawie na miejscu. Podjazd trochę długi. Jakaś budka. Dom Rozier. Chyba Roziera, bo to chyba powinno się jakoś odmieniać, nie? Zobaczmy. Coś tu ciekawego jest. Fajna chatka, fajne otoczenie.
No to znaczy, że tutaj można podjechać, ale no cóż. Wejście od tej strony. Co?! Ktoś żyje! Hej, stary człowieku. Nie spodziewałem się tutaj jakiegoś... obcych. Wciąż mam shotguna w ręce. Jeżeli ktoś się zbliży, zastrzelę. A... jak do niego podejść, żeby mnie nie zastrzelił? To już jest dobre. Wciąż lepsze, gdy były stare. Niż te, gdyby były starsze. Okej, okay, rozer mnie bardzo przestraszył. Legendy. A ta książka? To Wendigo. Ta, Wendigo. Wojownik, który zamienił się w wilka. Okej. Okay. Tutaj. Roz lipalip, ta słodka roz. No, środę popielcową, prawda? Co się stało z nią? Która oddała się diabłowi w środę popielcową. A, 17, Smokefest. Kaiser wciąż mnie... wciąż go pamięta. I mój shotgun. I powiedział mu bang, bang, bang. Stare dobre czasy. Wow, co tu się dzieje? Le Corriveau. Zabiła wszystkich swoich mężów. Wow, zabiła wszystkich swoich mężów. Le Corriveau, ta wiedźma. Nie dotykaj tego, albo się skrzywdzisz się. Okej, nie dotykam. Potrzebujesz ciepłych ubrań, chłopczyku. Gdybym... Kto Caribou, żeby... byśmy mu dali... Można powiedzieć, że chodzisz wręcz w bieliźnie, chłopczyku. Gdzie jest moje Caribou? Okej, łapię. Możemy... O, ale fajne zdjęcie. Wow, Roser, czyli bardzo stary, ten stary dziadek, który... o którym pisał doktor. Wow, on jeszcze żyje. Coś tu ciekawego? Nie. Dziwne to było. To było dziwne spotkanie ze starym Roserem. Zapałki. Nie mam kluczyka. Panie Roser, masz pan tu kluczyk? Jeszcze sprawdzimy, czy nie ma kluczyka. A potem się przejdziemy dalej, ale to już poszukiwamy bardziej Caribou. Okej, panie. A, chcę otworzyć moją szopę, proszę. Jeżeli chcesz patrzeć na moje śmieci, nie ma sprawy, ale przynieś mi Caribou. Przyniosę. Mamy już pół fulla. Nie możemy nic wziąć więcej. Siekierę mamy. Nie, mamy siekiery jeszcze. Ta siekiera byłaby mądrzejszą opcją niż rzeczy, które mamy przy sobie. Więc w sumie nawet co my mamy przy sobie? Inventory. Butelka. Wywal. Hardware. Wywal. W sumie te kłody też mi są. Jedna mi wystarczy. I możemy sobie wziąć to, ale tą rzecz wyrzucimy tutaj. Do samochodu, czyli tą kłodę, nie, to ten pojemnik i młotek w sumie też i pincersy też i pillersy też. Wtedy weźmiemy sobie tą
kładę. Narrator nam zniknął przez to, że spotkaliśmy. Przez to, że spotkaliśmy. Not too shabby. Not too shabby. Carl felt he needed to protect himself. O, wrócił narrator. Akurat mówiłem, że zniknął. No i moi drodzy. Proponuję jeszcze jeden dom obskoczyć. To jest następny dom w kolejce. Nie wiem, czy i do kogo należy konkretnie. Proponuję go obskoczyć. Pojedziemy następną i na tym zakończymy nasz odcineczek. Carl had fed his mind, but had forgotten the harsh reality that his body also needed nourishment, especially in the dead of winter. Ale o czym ty do mnie mówisz, panie drogi? Dobra, moi drodzy, zobaczymy się na miejscu. Okej, moi drodzy, jesteśmy na miejscu. Kolejny domu. House of the Patriot. Dom Patrioty jakiegoś. Carl shivered as he saw the emblem. The Patriot flaga patriotów używana w 1937 podczas rewolucji i przez terrorystów w 1800... O kurde, tutaj jest ten... Ta flaga odnosiła bomby, porwania i znak. Mamy... Mamy tutaj... Carl wasn't a mechanic. But he could easily tell that only the most heartfelt prayer would bring this old Peter back from it. Tych rzeczy już... With that cold, however, it was more like... Niestety ten samochód już nie odpali, o czym mówi tym naraz nam narrator. O, dobra, zrobiłem zdjęcie. Idziemy do domu tego patrioty. Kimkolwiek on jest. O Boże, jeszcze więcej lodu. Okej, okay. Tu jest jakieś... A. Co to jest? Strzelnica. With a homemade shooting range such as this, it wasn't hard to imagine a stray bullet ending its course inside the flesh of an unsuspecting passerby. Bullseye. Dziesiątka. There wasn't much in the way of passersby around here. Ale jednak nie było tutaj zbyt wiele przypadkowych osób, żeby zostały trafione. O! The place looked more like a pigsty than a house. Dom wygląda bardziej jak... Stench of curdled milk, cheap alcohol, and boiled... O, cheap alcohol, słuchać... Boże, słuchać, czuć w powietrzu, czy stary, boże, tani alkohol, czyli może to będzie to coś, czego potrzebujemy. List. Réjeune's note. Back then, in Africa and elsewhere. Wtedy w Afryce ludzie byli gotowi, by obalić angielski imperializm. In Montreal, mailboxes. W Montrealu skrzynki pocztowe były wyrzucone, wysadzane i były jakieś protesty. Ale na północy jeden co człowiek mógł zrobić, to mógł się modlić o to, żeby rewolucja powstała. I dokładnie z tej typu ludzi był ten człowiek i tutaj jest notka, której pisze: liberacja, Boże, Quebec powstanie. Powstaną, żeby Quebec mógł być wolny. Dokładnie coś takiego. Czemu tu są... Po co myć naczynia, skoro są takie? Radejko, nie, dzięki. Ajajaj, zamykajcie się. Okej, okay, zostawmy je. Tutaj pusto. Stoi jak na broni. Stoi jak na broni. O! You had to be out of your mind to cook up white... Musiałbyś być szalonym, by gotować whisky tutaj. Stench of alcohol alone was probably enough to gas a man. Można zrobić tutaj karibu. Ale nie wiemy, jak zrobić. You had to be out of your mind to cook up white whisky at home. Tak, wiem, że musi być szalony, nie potrzebuję nic na nim. Alcohol alone was probably enough to gas a man to death. Zobaczmy. The rag reeked of fermented vomit. A. Carl wondered how one could bear. Worek pełen wymiotów. Horrid conditions. The rag reeked of fermented vomit. Carl wondered. Dobra, wiemy. Such gross and horrid conditions. Zobaczmy to coś. A to przepraszam was, moi drodzy. Carl wondered how one could bear to live in such gross and. Trzeci raz to naciskam. Myślałem, że bo rak to jest czyszta, no tak.
Carl knew right away that the owner of this place wasn't a copper. Wiadomo, że ten człowiek nie. No, this was a junkman's base of operation. A, to była. The guy definitely seemed like quite. Był ekspertem w zbieraniu. Scrap metal, with or without permission, surely. Bez zgody. In the right hand. Albo z zgodą. Could sell like hotcakes. A, tutaj jest jakieś rozpiska. Carl now knew how to quench the drunkard's thirst. White whiskey. Zbyt duże, sherry wine. I spices. Okej. Okay. A więc czego potrzebuję? Pustej butelki, którą zostawiłem wiadomo gdzie. Raison Bloom. Tak wygląda. Wygląda to, że ta świnia miała w końcu imię. Rock music. Muzyka rockowa. Men, even in the remotest of places. The man didn't own a turntable, though, so there's that going for him. Okej. Okay. Tak by to wyglądało w domu Raison Bluna. Potrzebujemy pustej butelki, którą gdzieś tu będę miał. I dodatkowo pustej butelki, dodatkowo. Wilki przyszły gdzieś z tej strony. Co to są beczki? If Carl had at any point wished to get his hands on some caribou, he couldn't have wished for better than a distillery like this one. Chcielibyśmy mieć pewnie lepszą opcję, żeby destylować alkohol. Ale niestety nie ma tak dobrze. Dobrze, tu jest lód. No nic, zbadamy to już w następnym odcinku. Skony, do zobaczenia w nim zresztą. Tu jest ten lód, to mnie niepokoi. Zbadamy to w następnym odcinku. Hej, hej, na razie, cześć. Śledźcie kolejne odcinki Skony.